Witam Was na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj mam filmik troszkę nietypowy, bo jeszcze czegoś takiego u nas nie było. Ale weszłam dzisiaj rano do McDonalda po kawkę, a patrzę, a tam są nowe zabawki w Happy Mealach. Od dzisiaj prawdopodobnie, bo wczoraj też byłam po kawkę i ich nie było, a dzisiaj się pojawiły w Happy Mealach zabawki z serii My Little Pony dla dziewczynek i bodajże Transformers, czy coś takiego dla chłopców. 4 dla dziewczynek, 4 dla chłopców, no i oprócz kawy wyszłam z wszystkimi 4 kucykami. Już wstępnie tutaj je sobie napoczęłyśmy, otworzyłyśmy i mamy kucyka Twilight, Rainbow, co to jest, Rarity i Pinkie Pie. Zacznijmy może od kucyka Rainbow. Rainbow to jest kucyk, który ma chyba z tych wszystkich tutaj najmniej dodatków w środku, bo Rainbow ma grzebień. Chodź tutaj nasza Rainbow. Karteczkę też sobie wyjmiemy. Tak wyglądają nasze kucyki. Każdy ma jakiś dodatek i Rainbow ma właśnie tylko grzebyk. Można jej czesać grzywę i ten grzebyk jest też podstawką dla Rainbow. Kucyki są wykonane z jakiegoś takiego bardziej gumowego tworzywa. Spójrzcie. Mają tutaj elastyczne skrzydełka, no i mają tutaj miejsca, żeby stanąć na tych podstawkach swoich. Czyli teraz tak zaglądam, od spodu jest. Tak wygląda Rainbow Dash. I ona ma jeszcze, tutaj trochę jej się zawinął za nogę, ma prawdziwy ogon do czesania. O, tak wygląda Rainbow. Dalej otworzymy, może od lewej strony zaczniemy. Jest Pinkie Pie. Co ta Pinkie nasza tutaj ma? Jeszcze nie wszystkim się przyjrzałyśmy dokładnie. Pinkie nasza ma jakieś karteczki, jakieś pudełeczko. O co tutaj chodzi? A, prawdopodobnie. O, możemy sobie odrysowywać? Dobrze, ja myślę, czy co to robi? Nie, to nie ma do odrysowania miejsca. Jakieś takie pudełeczko też oczywiście z podstawką, na której o tutaj ta nasza Pinkie może stać, ale o co z tym chodzi? No dobra, sprawdźmy. Przyciśnijmy. Przyciśniemy mocno. Czy to nam się odbiją baloniki? A! Wow! Zrobił się wytłaczany wzór. No, no, no. O, nawet mogłam trochę mocniej to przycisnąć. Teraz chyba już nie trafię w to samo miejsce. Czy trafię? Chyba nie trafię. No nic, spróbujmy. Dobra, spróbujemy później, bo tak ciężko mi jedną ręką, zresztą Tincia zaraz przyjdzie, będzie próbowała. Rainbow, nie Rainbow, Pinkie Pie też ma ogon. Włochaty, że tak powiem, też ma tutaj miejsce na nóżki, jak ona nam tutaj stoi. Tak stoi? Stoi czy nie stoi? Stoi, super. Pinkie Pie wygląda w ten sposób i Pinkie ma, nie ma grzebienia, tak jak Rainbow, tylko taki sprzęt do wytłaczania w kartkach. 2 kucyki już są, karteczki od Pinkie. Spróbujemy później, czy można też w zwykłych kartkach, bo te są takie śliskie karteczki. Dobra, lecimy dalej. Kogo mamy dalej? Dalej mamy Rarity. Chodź tutaj, Rarity. Rarity, tak samo ogonek ma włochaty. Jeszcze wyjmiemy kartkę od Rarity. O, idzie. Idzie Tincia, zaraz nam tu co nieco poopowiada pewnie. Tinuś, wiesz co robi ona? Teraz to zobaczyłam, spójrz. Wytłaczany wzorek. Te baloniki, wkładasz tutaj kartkę i mocno, mocno, mocno przyduszasz i się robi taki wzorek.
Chcesz, to sobie spróbuj. A co ma Rarity? Rarity też oczywiście stoi na tym pudełeczku. Pudełeczko się otwiera z tego, co tutaj jest. Lustro, a w środku szczotka. Tak, już Martyncia podejrzała, nie? No i nie mogę otworzyć. O, otworzyłam. W środku mamy lusterko. To jest po to ta. Po to jest. Kartka. I szczotka, czy też grzebyk z takim tym diamentem, jak to Rarity ma diament. Zamykamy. Chodź tutaj, Rarity, ciebie też postawimy. Jest? Jest. Dwa kucyki. Aha, Tincia tutaj się tym bawi. Ja już je troszkę przesunę. I ostatni kucyk, czyli Twilight. Wysypujemy Twilight. Twilight ma tutaj taki, najfajniejszą taki rzecz. Nie? Najfajniejszą chyba, chociaż no nie wiem. Desi. Najfajniejsze mi się, co ci się najbardziej podoba z tego zestawu? Te wszystkie. A mi się teraz najbardziej spodobały te balony, bo nie wiedziałam, że to się tak robi. My tylko tak otworzyłyśmy wstępnie, zobaczyłyśmy te kucyki, ale jeszcze wszystkich nie wyjmowałyśmy i właśnie tych baloników jeszcze nie wyjęłyśmy i nie miałam pojęcia, że coś takiego się tam robi. Tutaj jest notesik, bo to widać. A, i to się tak przekręca. Poczekaj, postawimy sobie Twilight na notesiku i to się przekręca. I on się otwiera, ale Twilight mi wyskoczyła. Ach, Twilight, siedź. Zrób to, ja zrób to ty zrobię. To. No pokaż, udało się. Telefon nam przerwał nagrywanie. Pokaż. Pokaż te. Jak to jest w ten sposób. Te kartki, bo tutaj na kartkach mamy kucyki. Widać czy nie widać? Widać, są kucyki. Kartki są w linie, taki mały notesik z Twilight, który trzeba teraz zamknąć. Kucyki, jak już mówiłam, wszystkie są wykonane z jakiegoś takiego tworzywa. Bardziej mi to w gumę podchodzi niż w plastik. Nie wiem, czy kojarzycie. Są te takie kucyki pop-up do składania, czy jak one się tam nazywają. Tutaj herbata w tle. Więc one są typowo plastikowe i to czuć, że taki lekki plastik, tamte kucyki pop-up, a te są bardziej właśnie jak te z gazet, co się kupuje, co zbieramy, kucyki z gazet, te takie mniejsze figurki właśnie, bo te są duże. I 6 zł kosztuje jeden kucyk, jeżeli same zabawki chcecie kupić, to 6 zł kosztuje jedna zabawka w McDonaldzie od dzisiaj prawdopodobnie, chyba że są od wczoraj, od późnego popołudnia, bo rano ich nie było. Dobra, to tyle w dzisiejszym filmie. Pozdrawiam, do usłyszenia.